Jesteśmy na Ostrowie Grabowskim, w miejscu, gdzie powstaje szczecińska spalarnia odpadów komunalnych. Opowiem Wam, jak ekogenerator będzie zamieniał odpady w energię i pokażę miejsca, które po uruchomieniu zakładu będą już dla nas niedostępne. Przed nami hala wyładunkowa, to tutaj będą kierować się ciężarówki. 5 stanowisk wjazdowych do odbioru odpadów. Ciężarówki będą tutaj wjeżdżać tyłem, rzucać odpady do bunkra. Mamy 2 suwnice, jedna rezerwowa, jedna będzie pracować. Operator przy pomocy chwytaka łupinowego będzie przerzucać je do jednego z 2 takich lejów zasypowych, bądź będą wsuwać się prosto na ruszt. Już ruszt będzie pracować, jedyną możliwością zajrzenia do środka będzie ten wizjer. To jest ruszt schodkowy, posuwisto-zwrotny. Odpady będą spadać z leja zasypowego i pod wpływem grawitacji, a także ruchu wrzutowi przesuwać się w dół aż do mokrego odżużlacza. Gorące spaliny z rusztu będą unosić się w górę i podgrzewać kocioł wodno-parowy. Podgrzana para z kotła rurami popędzi tu, do maszynowni. Para wprawi w ruch wirniki turbiny sprzężonej z generatorem energii elektrycznej. Turbozespół ekogeneratora będzie pracował w kogeneracji, to znaczy będzie mógł produkować energię cieplną i elektryczną jednocześnie w proporcjach w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Teraz powiem Wam, w jaki sposób spaliny, które użyjemy do napędzania turbiny, zostaną oczyszczone. Proces oczyszczania spalin zacznie się z pomocą spalania. Wysoka temperatura spalin, ponad 850 stopni, redukuje dioksyny i furany. Tu także nastąpi redukcja tlenków azotu metodą selektywnej, niekatalitycznej redukcji SNCR. Duży blok przed nami to elektrofiltr, którym będą usuwane ze spalin cząsteczki stałe, czyli pyły. Sercem instalacji oczyszczania spalin są te 3 płuczki, oraz 2 pozostałe kolumny, których właśnie metodą mokrą będą redukowane związki fluoru, chloru oraz dwutlenek siarki. Ostatnim przed kominem elementem systemu oczyszczania spalin są filtry workowe z węglem aktywnym do redukcji stężeń metali ciężkich, dioksyn i furanów. Tak więc spaliny, zanim dotrą do komina, przejdą przez wielostopniowy system oczyszczania, który pozbawi ich wszelkich szkodliwych substancji gazowych i pyłów. To drugie po ruszcie miejsce, do którego już nie będzie można wejść po uruchomieniu zakładu. Kanał dolotowy pompowni. Z tej strony mamy pompownię ekogeneratora, a z tej ujęcie brzegowe z Duńczycy. Woda jest potrzebna do schładzania pary w turbinie i do oczyszczania spalin. Ścieki technologiczne będą neutralizowane w oczyszczalni ścieków i odprowadzane do Duńczycy. I na koniec o istotnym, zwłaszcza wagowo, efekcie spalania odpadów, czyli o żużlu. Z mokrego odżużlacza żużel będzie transportowany do pomieszczenia wstępnego przetwarzania żużla. Oczyszczony z metali i podzielony na 2 frakcje, żużel będzie sezonowany w tym magazynie. Żużel jest wykorzystywany jako kruszywo do budowy dróg i autostrad. Tak w skrócie wygląda zamiana odpadów w energię. Ekogenerator w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi unieszkodliwiać będzie rocznie 150 tysięcy ton odpadów komunalnych, zapewniając energię elektryczną i cieplną 30 tysiącom gospodarstw domowych.